szanowni państwo, przywitał nas chór Towarzystwo Śpiewacze Lira pod dyrekcją pani Jadwigi Smok. To jak sama nazwa mówi, to ta drobna pani na marszu. Bardzo dziękujemy, a skoro już pora na otwarcie, to otwarcie uroczyste zresztą jak zawsze, poproszę prezesa naszego Polskiego Uniwersytetu III wieku, Józefa Kozana. Szanowne panie, szanowni panowie, kochane dzieci. Wakacje minęły, ale były one bardzo dla nas pracowite. Najpierw po zakończeniu tamtego roku akademickiego byliśmy w Międzychodzie na kolejnych czwartych wielkopolskich spotkaniach artystycznych, a potem samorząd zaprosił nas dwa razy na piknik do Leśniczówki Dąbrowa koło Roszek. Część naszej kadry szkoliła się w ramach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU w Konstancinie. Braliśmy udział w obchodach, uroczystych obchodach jubileuszu Niedzielskiego Uniwersytetu, a właściwie na spotkaniu międzynarodowym Uniwersytetów Polski i Europy w Gnieźnie. Byliśmy w Grecji, byliśmy na wycieczce w Żywcu, były również obrady ogólnego zgromadzenia naszych członków, tak zwane doroczne. Panie i panowie, słuchacze, czas do nauki, do edukacji, do działania w nowym roku akademickim. Jako że mam to szczęście i honor po raz piąty otwierać kolejny rok akademicki Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. Będzie to rok szczególny, a to Senat RP ogłosi, już to wiemy, rok 2012 rokiem Uniwersytetów III wieku. Główna uroczystość, w której będziemy brać udział, odbędzie się 19 marca w Warszawie. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej we wrześniu tego roku podjęła decyzję o ogłoszeniu Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej rok 2012. Miło mi, proszę państwa, w tym miejscu odczytać list pana Jerzego Buzka. List do Uniwersytetów III wieku w Polsce. Szanowni państwo, w dniu 14 września 2011 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Decyzja ta ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe. Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego 2011-2012 w Uniwersytetach III wieku pragnę złożyć wszystkim państwu, słuchaczom Uniwersytetów III wieku, serdeczne życzenia realizacji planów i zamierzeń w zakresie poszanowania i poszerzenia wiedzy, nabywania nowych umiejętności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Podpisał profesor Jerzy Buzek. 28 i 29 lutego nasz Uniwersytet będzie gospodarzem drugiego forum kadry zarządzającej Wielkopolskich Uniwersytetów III wieku. A w dniach od 21 do 23 czerwca przyszłego roku będziemy uczestniczyć i organizować nasz skromny jubileusz pięciolecia działalności. Przypomnijmy tylko,
że 5 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu zatwierdził nasze stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim. Że 30 grudnia 2009 roku otrzymaliśmy status organizacji pożytku publicznego. I że w marcu 2010 roku utworzyliśmy Uniwersytet Dziecięcy. A zatem w takiej atmosferze dużych wyznań, tych edukacyjnych i tych organizacyjnych, pragnę serdecznie powitać wszystkich słuchaczy naszego Uniwersytetu, a szczególnie słuchaczy pierwszego roku. Poklaszmy im, proszę. Pragnę powitać oto te dwie panie. Panią Elizę Wolańczyk i Małgorzatę Dirbach-Kowalewską, założycielki Uniwersytetu Dziecięcego. Witam pana Tomasza Ławniczaka, wicestarostę powiatu ostrowskiego. Pana Macieja Krzysztofa, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Panią Jolantę Maszkowiak, dyrektora 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Kuru Stowarzyszenia Świeczego Lira. A propos naszą słuchaczką, porodzinko prowadzi. Witam członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, członków samorządu słuchaczy, przedstawicieli mediów ostrowskich i regionalnych. Witam wszystkich obecnych na tej sali. Rok akademicki, który za chwilę otworzymy, będzie się dzielił na 2 semestry. Mówię teraz do pierwszaków. Pierwszy semestr od 10 października i zakończy się 24 lutego. Drugi semestr od 27 lutego i skończy się 16 czerwca. Zajęcia edukacyjne, i tutaj proszę o wyrozumiałość, ale moje miękkie serce spowodowało, że na tym roku jest nowych aż 76 osób. Już się rozpoczęły w poniedziałek i dodam tylko, że znowu jest rekord pobity, bo samych zajęć i grup, jeżeli chodzi o edukację, są 23 grupy. Język niemiecki 3 grupy, angielski 7 grup, francuski 1 grupa, informatyka pewnie będzie 7 grup, gimnastyka 2 grupy, wychowanie 2 grupy, ekologia i krajoznawstwo 2 grupy. Zajęcia dodatkowe 11 grup. Fotografika i grafika komputerowa, przygotowanie sylwetki, 2 grupy, może potem 3, samoobrona, Nordic Walking, koło żywego słowa, koło turystyki rowerowej i pieszej po jednej grupie, koło plastyczne, mam talent, bridge, chór, mam nadzieję, koło literackie. Jest nas 76 plus 255. No to przekroczyliśmy znacznie liczbę 300, a tak było w ubiegłym roku. Mamy plan działania na rok 2011-2012. Mamy statut zmieniony, poprawiony. Zasady współdziałania. Mamy plan działalności i współpracy z uczelnią patronacką. Proszę Państwa, liczymy na współpracę i w tej trudnej sytuacji, także i lokalowej, liczymy na wsparcie i pomoc naszej uczelni patronackiej, a także na pomoc władz samorządowych. Miasto Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Liczymy na projekty, liczymy na granty, liczymy na udział przedstawicieli władz w naszych spotkaniach, imprezach, uroczystościach, no i w tym wszystkim, co będzie się działo.